150 lat mija od czasu, gdy wszelkie hasło sprawiedliwości i wolności rozgrzmiało na odkrytej przez Krzysztofa Kolumba ziemi, którą Mickiewicz w swoich księgach narodu i pielgrzymstwa nazwał ziemią wolności, ziemią świętą. Od tej chwili pomiędzy wielkim narodem Stanów Zjednoczonych a narodem naszym zadziernął się węzeł wzmocniony trudem bojowym Kościuszki i bohaterską śmiercią Puławskiego. Węzeł, który się nie rozluźnił, ale się stawał i będzie stawał coraz silniejszym. Wasz szlachetny naród nie zstąpił nigdy z osiągniętych w tym wielkich, bohaterskich walkach wyżyn. Nie obniżył się nigdy do bagna egoizmu narodowego. Nie opuścił ani na chwilę chorągwi Waszyngtonu. Jeszcze 60 lat temu nie wzdrygnął się przed grozą ciężkiej wojny domowej, aby swoją krwią zmyć z ludzkości plamę niewolnictwa i na oszczach bagnetów przynieść wolność oraz prawa ludzkie murzynom. Uciśnieni, pokrzywdzeni, zakuci w pęta na swojej ziemi, na waszej, znajdowali braterską gościnę. Korzystał z niej obficie i nasz naród, i oto podczas ostatniej wojny Polacy, będący obywatelami Stanów Zjednoczonych, zasilili nasze szeregi mnogimi tysiącami rycerzy. Na kongresie wyście twardo, wyraźnie, po męsku postawili sprawę naszej wolności. Wy w trudnym czasie powojennym karmiliście miliony naszych głodnych. Wam setki tysięcy naszych dzieci zawdzięczają życie, zdrowie i szkołę. Wasza szlachetna, braterska pomoc i dziś umożliwia naukę tysiącom naszej młodzieży akademickiej. Na stary Uniwersytet Wileński, niegdyś jedna z najjaśniejszych pochodni oświaty w Polsce, którego młodzież i dziś korzysta z waszej szlachetnej pomocy, łączy się z sercem i dusza z całym narodem Polski i całą ludzkością. Ślę wam wyrazy hołdu, podziwu oraz braterskiego pozdrowienia.